Microsoft Excel współpracuje z systemem Microsoft Dynamics NAV już od wersji 2013, jednak od 2017 wspierana jest pełna integracja aplikacji. Dzięki temu mamy możliwość nie tylko na odczytywanie danych w Excelu, lecz także możemy je zmodyfikować i opublikować zmiany w Dynamics NAV. Najlepiej, gdy prześledzimy współpracę Microsoft Excel z systemem Dynamics NAV na przykładzie. W tym celu, będąc na stronie głównej, kliknij ikonkę wyszukiwania w prawym górnym rogu, wpisz dostawcy i kliknij odpowiednie łącze. Załóżmy, że dla dostawców o numerze od 20 tysięcy do 28 milionów chcemy dodać lokalizację magazynów, to jest kod lokalizacji, numery telefonów oraz zmienić warunki płatności na 14 dni. Można to wykonać poprzez wejście i zmodyfikowanie odpowiednich pól w każdej kartotece z osobna, jednak gdy mamy więcej dostawców, to najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z integracji z Excelem. W tym celu wybierz opcję Edytuj w Excelu na wstążce, następnie pobierz plik i otwórz go. Po uruchomieniu aplikacji włącz edytowanie oraz zaloguj się swoim kontem Office 365. Po wszystkim pojawi się tabela z danymi. W tym momencie możesz przystąpić do jej edycji. Przydatną cechą dodatku Excel jest to, że rozpoznaje on pola z tabeli oraz ich właściwości. Jak możemy zauważyć, zaznaczając konkretne komórki, widzimy, które pola są wymagane oraz są kluczem, które pola możemy edytować, a których nie możemy. W tym przypadku nie możemy edytować pola saldo, ponieważ jest to pole typu flowfield. Jeżeli zaznaczę pole typu daty, to mogę ją wybrać z kalendarza. Innym polem jest pole wyboru, które pozwala na zmienienie wartości na dostępną z listy. W tym przypadku mam do wyboru prawda lub fałsz. Dodatkowo z poziomu Excela możemy stworzyć nowy rekord dla wybranego źródła, odświeżyć dane, dzięki czemu jeżeli jednocześnie ktoś pracuje i wprowadza zmiany w kartotekach dostawców, to po kliknięciu mamy dostęp do najświeższych danych. Publikuj pozwala na opublikowanie dokonanych zmian. Funkcja filtra pozwala nam na przefiltrowanie tabeli. A projekt uruchamia funkcję projektanta. Skorzystajmy z funkcji filtra, aby wyodrębnić konkretnych dostawców z tabeli. Kliknij w filtr. Następnie dodaj pole filtra. I utwórz warunek, w którym pole numer będzie zaczynać się od wartości 2. Następnie wybierz gotowe, odśwież i zatwierdź okienko, które się pojawi. Jak widzisz, pożądani dostawcy zostali wyodrębnieni z tabeli. Skorzystajmy jeszcze z funkcji Excela, którą jest ukrywanie kolumn, aby jeszcze łatwiej było nam wprowadzić zmiany. W tym celu zaznaczmy i ukryjmy wszystkie kolumny oprócz numer, nazwa, numer telefonu, kod lokalizacji oraz kod warunków płatności. Co ciekawe, wprowadzane wartości są sprawdzane przez system. Dla przykładu, gdy wprowadzimy zmianę kodu warunków płatności na rok i klikniemy publikuj, a następnie zatwierdzimy okienko, które się pojawi, to otrzymamy błąd. Po otwarciu komunikatu widzimy, że wartość rok nie istnieje w powiązanej tabeli. Dzięki temu możemy mieć pewność, że w systemie nie pojawią się niewłaściwe wartości, które zdezorganizują naszą pracę. Wprowadźmy teraz pożądane zmiany. Dodajmy numery telefonów dla naszych dostawców. Następnie zmieńmy warunki płatności na 14 dni
oraz uzupełnijmy kody lokalizacji magazynów jako żółty i niebieski. Po dokonaniu zmian kliknij w publikuj. Jak możemy zauważyć, proces zakończył się sukcesem. Aby sprawdzić zmiany w systemie, przełączmy się do Dynamics NAV i odświeżmy aplikację. Jak widzimy, wprowadzone zmiany są od razu widoczne w systemie.